Czy to prawda, że ktoś w internecie się pod ciebie podszywa? Już nie, sprawa jest załatwiona, ta osoba nie istnieje jako ja, także już się nikt nie podszywa. Oczywiście są pewne próby w dalszym ciągu, ale nic się złego nie dzieje. Jak się ustrzec przed takimi rzeczami? Co ważne, dzięki tej osobie założyłam własny Instagram. Także to zmusiło mnie też do takich działań. Czyli to jest sposób, tak. Kontrolować wszystko. Dokładnie. Co sądzisz w ogóle o takim zjawisku jak stalking? Co wtedy trzeba robić? Czy masz na to sposoby? Nie mam. Nie mam. Czyli co, sprawa na policję i policja się tym zajmuje? No, najlepiej tak. Zdecydowanie podjąć takie kroki. Ale chcesz powiedzieć, że ty do tej pory nie byłaś internetowa? Nie, no byłam, ale ja nie jestem aż... Jestem bardzo zajęta i nie mam czasu, żeby cały czas wrzucać i fotki i być bardzo aktywna w internecie. Internet ma mi służyć, a nie ja jemu. Nie jestem więźniem internetu, a internet jest jakby narzędziem pracy dla mnie. A wiadomo, że też za pośrednictwem internetu łączymy się z fanami, pokazujemy, nie wiem, jakieś swoje zdjęcia, to co robimy w pracy i myślę, i pod tym względem korzystam z internetu, nie inaczej. A korzystałaś z Facebooka wcześniej? Tak, mam fanpage na Facebooku. Prowadzisz go osobiście? Tak, można to tak nazwać, aczkolwiek jeszcze mój Piotr go prowadzi, także ja zamieszczam tam notki, a Piotr jakby administruje cały czas ten fanpage. A są takie rzeczy, których byś nie zamieściła? No, mnóstwo takich rzeczy. Są to na pewno bardzo takie intymne, prywatne rzeczy, których no, nawet bym nie pomyślała chyba, żeby je wrzucić. Wiesz, no, wiele osób wrzuca bardzo prywatne zdjęcia, ale no, to też jest zależne od tego, jak one postrzegają świat, co robią na co dzień. No, wiadomo, że blogerka modowa będzie dokumentować wszystko, co robi, gdzie, jak wygląda, nie wiem, co je, jest na jakimś wyjeździe sponsorowanym przez jakąś markę, firmę, więc na bieżąco dokumentuje wszystko i to jest naturalna sprawa. Ja tego nie będę robić. Rozumiem, że jako gwiazda się kontrolujesz. Raczej tak. A co by było, jakbyś zareagowała? Ja po prostu nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby, żeby wrzucać wszystko. Ale wiesz, dzisiejszy świat jest taki bardzo otwarty, taki ekshibicjonistyczny, bym powiedział. Ludzie się bardzo lubią pokazywać, promować. A w zasadzie to nie rozumiem, dlaczego robią te dziwne miny. I jeszcze coś tam pewnie by się znalazło. Wiesz, niektóre prezenterki nawet ze świnkami się fotografują. Widziałam. A powiedz mi taką sprawę, co byś zrobiła, jak byś zareagowała, gdyby do sieci wyciekły twoje nagie zdjęcia, jeżeli oczywiście byś takie miała? Chyba nie byłabym zadowolona, jeśli by wyciekły, jeśli ktoś by je wydobył z jakiegoś mocno zakamuflowanego miejsca, to na pewno nie byłabym zadowolona. Ale nic byś nie zrobiła, niech oglądają. Nie wiem, no na pewno nie byłabym zadowolona, więc nie byłabym szczęśliwa, gdyby oglądali. Pewnie próbowałabym coś zrobić, bo da się coś zrobić. Próbuję nagich zdjęć w chmurze. Całe szczęście. A w komórce? Widzicie? Ciągnie za język, ciągnie. Z komórki też można ukraść, niestety łatwo. Pewnie. Nie zaspokoję twojej ciekawości. Kurczę, no. Może następnym razem. Dzięki.